Dzień dobry, właśnie wyruszamy na road trip 3,5 godziny poza Dubaj, żeby zobaczyć jedną z największych wydm na świecie. Plecak na plecach i wychodzimy z domu. Ale niestety zawsze jest ten sam problem, nam uciekający z domu i szwendający się po korytarzu. To działa najlepiej zawsze, zobaczcie. Bye bye. Dzisiaj prowadzi Chloe, póki co przynajmniej, więc fajnie. Jesteśmy na jakiejś stacji benzynowej, w sumie nie na jakiejś, tylko na takiej, na której zawsze się zatrzymujemy w drodze do Abu Dhabi, bo w tą stronę jedziemy i jemy sobie tutaj zawsze Subwaya. Samochód zaparkowany na środku pustyni, na takim dzikim parkingu, dlatego że na stacjach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest przeważnie po 10 miejsc parkingowych, a na przykład są 3 restauracje i sklep. I plus jeszcze ludzie, którzy normalnie sobie po prostu tankują i chcą na chwilę się gdzieś zatrzymać. Także jest to mega, mega ogromna pomyłka, nie wiem kto to w ogóle projektował. Jest zawsze... Zobaczcie, jak samochód jest. To stoi wszystko gdzieś tam z boku drogi gdzieś na pustyni, zastawione jest wszystko. No ale teraz już chyba jest za późno, żeby to zmienili. Chloe wzięła sobie Subwaya jak zawsze, a ja pierwszy raz w życiu nie wziąłem tutaj Subwaya, tylko wziąłem jakieś hinduskie żarcie. Tutaj jest chicken black pepper, tutaj chicken curry, a tutaj wziąłem sobie w razie czego, gdyby to nie było niedobre, na wynos kanapkę. Taką bezpieczną, powiedziałbym. No i wracamy do auta, jedzenie zjedzone, ruszamy w trasę, zostało nam chyba 3 godziny jeszcze jazdy autem. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Sorry za jakoś obrazu, trochę jest tutaj pod słońce i nie da rady inaczej nagrać, ale chciałem wam powiedzieć o tym, że właśnie jesteśmy na najszybszej autostradzie, jaka istnieje w tym kraju, przynajmniej na tyle, na ile wiem, gdzie ograniczenie jest do 160 km na godzinę, ale można je przekroczyć maksymalnie o 20, więc w praktyce można jechać 180 na godzinę. I to jest legalne, normalne. Taka ciekawostka. No więc jedziemy i żeby umilić sobie czas, postanowiliśmy, że pogramy sobie w jedną z takich typowych gier do jazdy samochodem. Gra nazywa się 21 pytań i ma na celu to, żeby zgadnąć to, co jedna osoba ma w głowie na podstawie zadawania tej osobie pytań, aż dojdziemy w końcu, o czym ta osoba myśli. Więc na przykład w tym wypadku ja sobie wymyślę jakieś słowo, jakąś rzecz i Chloe ma 21 pytań, żeby dojść do tego, co to jest za słowo. Okay, I got the word. Okay. Is it a human? No. Is it a animal? Yes. Have you seen this animal with your eyes? Yeah, I've seen it. Is it cute? Yes. Yes. Do we live this animal? Do we live with this animal? Yes. Is it a cat? Yes. Oh my god, so easy. Jesteśmy prawie na miejscu, nawigacja pokazuje 22 minuty, a dookoła nas już jest pustynia, już nie ma nic praktycznie. Wyjechaliśmy za ostatniego miasteczka, które nazywa się Liwa. Jesteśmy teraz totalnie już na pustyni. Przed nami, chociaż nie, przed nami jest jeszcze jakieś miasteczko, właśnie zobaczyłem, ale już takie ostatnie, dookoła wydmy wszędzie, w każdą stronę, prawo, lewo, prosto za nami jest jedna wielka pustynia. Za chwilę powinniśmy znaleźć naszą największą wydmę na świecie, prawie. Patrzcie na te krajobrazy, jakie to jest przepiękne. Już tu byliśmy kiedyś, bardzo blisko, jak spaliśmy na pustyni. Podlinkuję nawet gdzieś ten epizod. No więc dojechaliśmy na miejsce, odbywa się tutaj festiwal Liwa 2019. Ten festiwal jest cykliczny co roku i zawsze jest tutaj 4 dni jeżdżenia po wydmach, terenówkami, zjeżdżania z jednej z największych wydm na świecie, którą mamy przed sobą właśnie. I jakichś kładów, niekładów jest strasznie tutaj w ogóle głośno. Każdy samochód praktycznie oprócz naszego to jest jakaś terenówka, nie? Jechaliśmy tylko my i dookoła, nie wiem, tysiące terenówek. Ludzi jest tutaj bardzo dużo. Zobaczcie, za nami takie wydmy tutaj. Tam są wszędzie samochody, tak? to się wydaje tak średnio, tylko że to się ciągnie dookoła wszędzie i za tymi widmami z tej strony jest jeszcze kolejne identyczne taki jakby plac, gdzie mamy po prostu jeszcze więcej ludzi, więc na moje oko tu jest, no nie wiem, tysiące, dziesiątki tysięcy może ludzi nawet. Bardzo dużo. Zobaczcie, wszystko tutaj jest w takim stylu samochodowym. Tu mamy stoliki z opon, Meals on Wheels, pewnie jakieś dobre żarcie. W ogóle jest tutaj bardzo fajny klimat, jest dużo food trucków, tu mamy cały rząd food trucków, ludzie sobie popijają kawkę, jedzą coś dobrego. Dookoła ten, kto już skończył zjeść i chce sobie poszaleć, to jeździ po tej największej wydmie w tom i z powrotem, albo ci, co się boją, to jeszcze po mniejszych wydmach dookoła. W ogóle ciekawostka. Jesteśmy tutaj chyba jedynymi Europejczykami lub jak nie jedynymi, to jednymi z niewielu, znaczy ja jestem Europejczykiem, Chloe nie. Widzę tutaj 90% Arabów, co najmniej 95% Arabów, większość z nich jeszcze w tradycyjnych ubraniach, więc naprawdę jest to taka część kultury arabskiej. Camping na pustyni, do tego jazda terenówkami po wydmach, to jest coś, co tutaj się robi. Jest bardzo, ale to bardzo popularne. Widzicie to miejsce, które jest teraz na kamerze przed wami? To jest właśnie najwyższy punkt tej wydmy. To jest 300 metrów wysokości i to jest 50 stopni kątu nachylenia. Jak na to patrzę, to normalnie dostaję zawału, a ludzie pod to wjeżdżają samochodami i zjeżdżają. Zobaczcie, to nas panowie zaprosili na kawę. Mają tutaj rozstawione stanowisko takie, żeby sobie wygodnie usiąść. Oh, here? Yes. Whoa. How are you doing? Where from? Poland. Yes. I'm shooting a video about this whole thing because it's amazing. Yeah. So many good. Oh, thank you. You guys are so nice. Arabic coffee, best. Yes. Panowie poczęstowali mnie daktylami i kawą po arabsku, czyli tradycyjny zestaw, arabska gościnność. To, co się myśli o tej kulturze w Polsce, to jest totalny mit. Ludzie są bardzo mili i bardzo gościnni, naprawdę. Where are you guys from? I'm from Saudi Arabia. Saudi Arabia? Oh! Yeah. There's many people from Saudi Arabia? Yes. Because the festival, the racing, the race. Gadamy i panowie mnie częstują krówką. Rzucił mi facet krówkę, patrzę, made in Poland. Poczęstowali mnie właśnie panowie z Arabii Saudyjskiej krówkami z Polski. Robi się ciemno, ja jestem nieprzygotowany na spanie tutaj, ani Chloe, a poza tym, szczerze mówiąc, przeszkadza jej ten straszny hałas, bo hałas naprawdę jest okropny. Oni tylko, wiecie, starają się jak najwięcej podkręcić silnik, żeby zrobić jak najwięcej hałasu. Jeden się z drugim ściga, a Chloe tylko zatyka uszy i nie może tego już znieść, dlatego niestety musimy się stąd zwijać. Gdybym tutaj był sam, to może tutaj nawet został w aucie, przekimał i siedzę tutaj całą noc, bo naprawdę mi się tutaj podoba. No ale niestety kompromis musi być, jak zawsze. Powiem wam jedno, za rok będę tutaj na pewno z powrotem i zostanę tutaj na, nie wiem, co najmniej z 3-4 dni, ile trwa cały festiwal. Przenocuję, rozbiję namiot, bo atmosfera jest zajebista. Dobra, czas się zabijać do domu. Pamiętajcie, żeby subować vloga, pamiętajcie o łapka w górę i dajcie znać, czy wam się podobało, a ja jadę do domu. 3,5 godziny znowu do Dubaju. Cześć, trzymajcie się. Your pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the loving, 'cause loving needs to touch you. Your pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. I'm in it for the love.